1 stycznia 2018 roku okazał się tragiczny dla jednego z mieszkańców Bolesławca. Przed godziną 22 w budynku przy ulicy 2 Armii Wojska Polskiego wybuchł pożar. Na miejsce przyjechało 7 zastępów Straży Pożarnej. Zgłaszający podał, że widzi bardzo duże zadymienie. Dym wydobywa się spod dachówek, z okien. Zgłaszający podjęli próbę działań gaśniczych, wyważyli drzwi do budynku, podjęli działania gaśnicze przy pomocy gaśnic i wody. Jednak silny rozwój pożaru nie pozwolił im na ugaszenie tego pożaru. Zadysponowane na miejsce zastępy Straży Pożarnej, Państwowej i Ochotnicze przystąpiły do działań gaśniczych. Nie mieliśmy informacji, czy w budynku jest osoba, czy tam nikt nie przebywa. Jednak przystąpiliśmy do przeszukania wszystkich pomieszczeń, ale bardzo duże zadymienie, wysoka temperatura i rozwój pożaru, który przeniósł się piętro wyżej na dach, co powodowało to, że walił nam się strop na głowę, bo budynek starej konstrukcji, stropy drewniane, po ugaszeniu, po złapaniu rozwoju pożaru przystąpiliśmy do ponownego przeszukania. No i niestety w jednym z pomieszczeń, w łazience, w wannie, znaleźliśmy osobę poszkodowaną, którą natychmiast ewakuowano na zewnątrz, przystąpiono do działań medycznych, do reanimacji. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, niestety stwierdził zgon osoby znalezionej przez strażaków. Śmiertelną ofiarą pożaru jest mężczyzna w średnim wieku. Był on jedyną osobą, która w momencie pożaru przebywała w budynku. Przyczyny ustali policja, ale można domniemywać z miejsca rozwoju pożaru. No było to w pobliżu pieca gazowego, znaczy kuchenki gazowej i pieca węglowego. Tam powstał pożar. Spłonęło pierwsze i drugie piętro budynku. Droga 94 była przez jakiś czas zamknięta dla ruchu.